Witajcie w kolejnym odcinku serii Transportowe Opowieści. W tym odcinku dowiecie się więcej o autobusach Man Lions Classic, jak powstały te autobusy oraz jakie modele do tej serii należały. O tym dowiecie się w tym filmie. Standardowo zapraszam Was do zostawienia łapki w górę oraz zasubskrybowania tego kanału. Pamiętajcie też o moich social media: Instagram, TikTok, X, serwer na Discordzie. Nazwy tych profili i linki są w opisie tego filmu, a ja przechodzę do tematu tego odcinka. A więc tak, seria autobusów Man Lions Classic rozpoczęto w roku 2000 i seria, która nosiła odznaczenie SL, była produkowana do roku 2004. Chwila, to jeszcze były jakieś inne? Owszem, ale o tym w dalszej części odcinka. Modele te z serii SL, czyli tej wersji 12-metrowej, były produkowane do roku 2004. Tutaj należały trzy modele: SL223, SL263 i SL283. Które miały moc odpowiednio 220, 260 i 280 koni mechanicznych. Silnik, jaki tu zastosowano, to MAN T0826LOH03. Natomiast skrzynia biegów to automat ZF5HP500. Co ciekawe, autobus ten nie jest w 100% niskopodłogowy, a jest to autobus średniopodłogowy. I warto też podkreślić, że autobusy te były produkowane w Turcji, to będzie w Ankarze. Co swoją drogą jest to trochę ciekawe, bo jednak nie tylko MAN produkuje autobusy na turecki rynek, ale również i Mercedes. Ale o modelach produkowanych w Turcji Mercedesa może kiedy indziej. Była też wersja o oznaczeniu SU i tutaj były trzy modele: SU313, SU263 i SU283. Co ciekawe, bo się dały one ten sam silnik co wersję SL. I najczęściej występujący układ drzwi to 1-2-0. Natomiast była też wersja przekupowa jako modele SG. I tutaj mieliśmy modele albo SG263 albo SG313, które miały moc 260 lub 310 koni mechanicznych. Silnik to tutaj zastosowano MAN T2866LUH24. I tutaj mieliśmy do wyboru dwie skrzynie biegów. Albo Void D854.3E albo D864.3E, które miały 4 lub 5 przełożeń. Autobus ten był również średniopodłogowy, natomiast jest to wersja już przegubowa. I ich produkcja rozpoczęta tak samo jak modele 12-metrowe, czyli w roku 2000, ale ich produkcję zakończono o rok wcześniej, czyli w roku 2004. A w tym filmie to wszystko. Ogólnie się taki wyjątkowo krótki odcinek, ale myślę, że raz na jakiś czas nigdy nie zaszkodzi. Bo trzeba pamiętać, że również robię też i dużo dłuższe materiały na tym kanale. Ogromne podziękowanie kieruję dla kanału Marko Swipka, który pozwolił mi na wykorzystanie swoich nagrań do tego filmu. Link do jego kanału i wykorzystanych nagrań naturalnie w opisie tego materiału. Oczywiście, jeżeli macie ciągle swoje propozycje tematów na odcinki, to piszcie śmiało w sekcji komentarzy. Oczywiście zachęcam Was również do tego, abyście zostawili pod tym filmem łapeczkę w górę oraz zasubskrybowali ten oto kanał. I ode mnie to tyle. Żegnam Was, Hex Jeff. Cześć. I'm